Albert Hofmann, Bicycle Day, Mhm. kiedy no to on w tym swoim raporcie z tego, co się działo, też napisał, że był święcie przekonany, że umiera. Dokładnie. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Wszystkim znane słowa Adama Mickiewicza. Tymi słowami chcielibyśmy zacząć dzisiejszy odcinek, w którym będziemy mówić, troszeczkę poruszymy temat tabu, tabu śmierci. Chcemy mówić o przeżywaniu śmierci na doświadczeniach psychodelicznych. Ten fragment wiersza, który właśnie czytałem, nabierze więcej sensu w dalszej naszej rozmowie. Dlaczego właśnie ten fragment? Więc zapraszamy Was gorąco. No i co? Coś powiemy chyba o śmierci jednak, nie? No. No o tym jest ten odcinek. Tak więc zapraszamy do oglądania. Może tym, którzy nie mają doświadczenia żadnych, albo bardzo małe doświadczenia, to powiemy, że to, co bardzo często towarzyszy doświadczeniom psychodelicznym, to jest właśnie pewne formy przeżywania swojej śmierci. O tych formach też dokładnie powiemy. Ja tu od razu zaznaczę, że same psychodeliki są stosunkowo bezpieczne i nie powodują faktycznej śmierci. Jest to śmierć, która odbywa się tylko i wyłącznie w naszej głowie. Zresztą nawet sam Terence McKenna kiedyś opisując, mówiąc o 5 gramach suszonych grzybów w ciemności i w ciszy, właśnie mówił, że one cię nie zabiją, one co najwyżej cię przekonają, że umierasz. No i teraz ten, jakby to przeżywanie śmierci, to taki fenomen, który stosunkowo, jak już mówiłem, chyba często się dość powtarza na psychodelikach. Nie zawsze, ale ma swoje miejsce. No i my tu z Sylwią już od dłuższego czasu właściwie się zastanawialiśmy, jaki to ma sens, czemu to służy, bo również doświadczeniom psychodelicznym towarzyszą pewne zrozumienie pewnych rzeczy, tak jak my to mówimy, informacje odbieramy pewnego rodzaju, niezależnie od tego, czy one są kreowane przez nasz własny umysł, czy też mamy to wrażenie, że one dochodzą do nas z zewnątrz, od pewnych bytów, czy to nie jest teraz tematem tutaj tego odcinka, żeby identyfikować, skąd te informacje pochodzą, ale właśnie tym elementem, który się powtarza, również jest śmierć. I tak w ogóle mamy chyba wrażenie, że tematowi śmierci w naszej przestrzeni publicznej generalnie poświęcamy bardzo mało czasu. No ale już kiedyś o tym rozmawialiśmy, nawet w którymś z odcinków, bo w dużej mierze prawdopodobnie wynika to z tego, że my po prostu tej śmierci się po pierwsze bardzo boimy, po drugie ona jest bardzo taką niewiadomą dla nas, nigdy nie wiemy, pomimo tego, że mamy dużo jak gdyby wyobrażeń tego i gdzieś jest dużo, dużo nurtów, które mówią o tym, co jest po tej drugiej stronie, co tam się wydarza i gdzie my tam gdzieś przechodzimy, to tak czy inaczej jest ona jak gdyby formą takiej dla nas zagadki, takiej niewiadomej, a ta forma niewiadomej zawsze powoduje u nas jakiś taki niepokój, więc wolimy to oddalić i nie rozmawiać na ten temat, ale niestety tutaj muszę Was zmartwić, ale wszyscy o tym wiemy, że jest to nieuniknione. No, ta śmierć i ten koniec, jakkolwiek on będzie wyglądał, ma miejsce. No ma miejsce według przynajmniej tego, co pamięta nasz umysł. No oczywiście, prawda? Oczywiście, no, jak bo, najbardziej. Chociażby sami buddyści
wierzą w reinkarnację i tak dalej. Tak, jak najbardziej. Dlatego mówię o tym, jest tak dużo takich różnych nurtów, filozofii, patrzenia na temat śmierci, ale pomimo tego, że coś tam wiemy i coś tam sobie wyobrażamy, to jednak tak czy inaczej ten element tej zagadki i co jest po drugiej stronie, jak ten świat wygląda i co się z nami dzieje, co się dzieje z tą naszą duszą, czy my w ogóle pamiętamy to przechodzenie, czy pamiętamy to, co tutaj się wydarzyło, czy wracamy, jest tak naprawdę bardzo dużo i cała filozofia się na tym opiera, te wszystkie religie się na tym opierają, na tym znaku zapytania tak naprawdę, co się z nami dzieje i to jest jak gdyby ten jeden z elementów zagadki naszego świata. Ale ciekawe jest to, że w przeszłości, w historii w sumie wiele mamy kultur, w których ta śmierć jakby była bardziej z nimi oswojona. Była w tych publicznych rozwiązaniach, w symbolice i tak dalej, dopiero jakby w naszej przestrzeni publicznej, w naszych czasach, w tym świecie zachodnim, ta śmierć zniknęła z dyskusji w ogóle. Znaczy może nie, że w ogóle, ale bardzo malutko. I być może właśnie było tak, że te poprzednie ludy, cywilizacje, nieważne, ludzie przeszłości, może dlatego tam ta śmierć w ogóle istniała w tej dyskusji, w symbolice, dlatego że oni mieli za sobą doświadczenia psychodeliczne. No tak, to obcowanie. To jest tylko taka teza. Ma to jakiś też trochę sens, bo obcowanie z roślinami, z grzybami, jak gdyby doświadczanie tych doświadczeń psychodelicznych powoduje o tym, że ten temat śmierci przestaje być takim przerażający. Oczywiście nadal jest jak gdyby jakąś formą znaku zapytania, nie ma tam w tym, jak gdyby nie odnajdujemy aż takiej dużej odpowiedzi, ale gdzieś nas przybliża, że ta śmierć po prostu nie jest czymś aż tak bardzo przerażającym, a można powiedzieć o tym, jak gdyby bardziej się z nią jesteśmy w stanie oswoić. I weź to komuś powiedz, że śmierć nie jest czymś przerażającym, ale może nie jest. Właśnie dlatego chcielibyśmy tutaj poruszyć ten temat śmierci, bo w naszej przestrzeni, twojej, mojej i innych ludzi, których spotykamy, którzy mają doświadczenia psychodeliczne, no o tej śmierci no, nie można nie mówić. Można powiedzieć o tym, że czasami mówimy z taką formą piękna i poświęcamy bardzo dużo jej czasu, pomimo tego o tym, że ona zawsze jest taka dotkliwa, ale nie chcę teraz jak gdyby mówić dużo na temat śmierci, bo ten temat poruszymy, jaka ona jest i co tam nam daje i czego nas uczy. Tak, chcielibyśmy postarać się tutaj pogadać na tym, jaki jest sens w ogóle tej śmierci, ale zanim do tego przejdziemy, to może postarajmy się tak w miarę... Jakie mamy tych rodzaje śmierci. Właśnie, tak, jakoś to posegregować, pokategoryzować, bo z tymi śmierciami to nie jest tak, jak mówimy, przeżywanie śmierci, to nie jest tylko jedna forma śmierci, jaką przeżywamy na psychodelikach. Ci, którzy nie przeżyli jeszcze takiej śmierci, mogliby nas posłuchać i sobie wyobrażać właśnie tą śmierć, którą oni sobie wyobrażają, tą jedną, jedyną. A tych śmierci jest de facto wiele rodzajów. Nie wiem, od czego zacząć. Może zaczniemy od LSD, bo to LSD, a później jak gdyby powiemy o roślinach i grzybach, dlatego to LSD tak łatwiej, ugryźć. A łatwiej jest dlatego, że... Ugryźć jak gdyby pokazać w jakieś ramy, no bo LSD jest łatwiejsze. Nie, może nie dlatego, że jest powtarzalne. Nie, może nie jest bardziej przewidywalne, ale tak jak wcześniej robiliśmy odcinek o LSD, w LSD czujemy się, że jesteśmy tym kierowcą, że jesteśmy w stanie wpłynąć na wiele rzeczy, jesteśmy w stanie wpłynąć na przeżywanie różnych rzeczy, które na doświadczeniu. W przypadku roślin i grzybów, tej inteligencji, którą się spotykamy, to my tak naprawdę mamy takie poczucie o tym, że to one nas gdzieś zabierają i to one tak naprawdę budują nam to nasze doświadczenie, dają nam to, czego potrzebujemy, więc tutaj nie mamy aż tak bardzo dużo wpływu, albo nawet w ogóle nie mamy wpływu na przebieg tego doświadczenia. W zupełności się zgadzam, a więc zacznijmy od umierania przy LSD, a później resztę. Więc w LSD de facto to, co zachodzi przy tych dawkach terapeutycznych, przy tych wystarczająco dużych dawkach, to my używamy terminu, że to jest de facto rozmywanie się rzeczywistości. I często też używamy takiego terminu, że jak już to nastąpi, czyli po takiej często
podróże LSD, to się pytamy, czy byliśmy po drugiej stronie. Jeżeli odpowiedź jest tak, to znaczy, że dostąpiliśmy stuprocentowego rozmycia rzeczywistości, czyli nasz umysł przez jakiś tam nieokreślony czas w ogóle nie był w tym naszym materialnym świecie, który nas otacza. I teraz te rozmywanie rzeczywistości na LSD podzieliłbym na dwa rodzaje śmierci, bo niektórzy też mówią o tym, że to jest śmierć, ale dwa rodzaje, bo jedna to może być takie łagodne przejście, łagodne rozmycie rzeczywistości, gdzie nas to wcale nie przestrasza, gdzie się po prostu temu oddajemy, to się dzieje i później wracamy, ale bardzo często właśnie jak ktoś ma takie pierwsze w ogóle doświadczenie i jest ta dawka i tak dalej i dochodzi do rozmycia rzeczywistości, no to te osoby tak bardzo boją się utraty tego kontaktu z materią, z tego wszystkim, że są przekonane, że umierają. I one się same przekonują, że umierają. Po części być może nawet też to wynika z troszeczkę niedostatecznego przygotowania do takiej podróży, bo warto się przygotować, jak się zgłębiamy, chociażby częścią tego przygotowania jest poznanie substancji. No to jakby ktoś dobrze się przygotował albo posłuchał na przykład tego wideo, które właśnie teraz nakręcamy, to by wiedział, że po LSD jeszcze nikt nigdy nie umarł i że jest to taki jakby naturalny stan, że to następuje. Więc jeżeli to się dzieje, to rozmywanie i nie wchodzimy do tego w strachu, no to być może nie mamy tego poczucia, że umieramy, no ale jest jak jest. W szczególności jeżeli to są te pierwsze razy, ale chociaż to też nigdy nie można powiedzieć o to, nawet osoba doświadczona może być zaskoczona jak gdyby przeżywaniem w przypadku LSD tej utraty i rozmycia tej rzeczywistości, no. Więc, ale tak jak mówisz, czasami ta wiedza i to, że się uczymy i poznajemy daną substancję i zgłębiamy tą wiedzę jak najwięcej, jest na pewno jakaś pomocna dla nas. No, trochę nam zawsze daje, ale te doświadczenia, tak jak my często mówimy, są zawsze tak zaskakujące, one zawsze nas gdzieś tak gdyby pokazują coś zupełnie innego niż to wszystko, co przeżywaliśmy, przeżywamy w tym naszym świecie, więc nawet często śmieję się o tym, nie wiem jak dużo by się czytało na temat doświadczeń psychodelicznych, to i tak nie jest to, co zostało napisane poprzez poezję, sztukę, raporty, dzielenie się tym, to zawsze jest tylko jakieś maleńkie ziarenko tego wszystkiego, więc to jest po prostu dużo, dużo więcej, więc nie da się też tego aż tak bardzo, można powiedzieć, warto się przygotować, ale zdajemy sobie ze świadomością taką o tym, że to i tak na wielu płaszczyznach nas bardzo zaskoczy. Tak, ale przypomniało mi się właśnie, że Albert Hoffman, Bicycle Day, kiedy, no to on w tym swoim raporcie z tego, co się działo, też napisał, że był święcie przekonany, że umiera. Dokładnie. I on się później obudził po prostu z tego, no bo przecież nie umarł. On oczywiście nie miał się jak przygotować do tej podróży, bo był pierwszym podróżnikiem w tej kwestii, ale chociażby między innymi od niego wiemy, że to następuje. A już z praktyki mówiąc, im więcej ma się tych takich podróży za sobą, gdzie się przechodzi na tą drugą stronę, no to już wiemy, że to niekoniecznie musi być odbierane przez śmierć, tylko po prostu tutaj jako to jest esencja tej podróży jako oddanie, i tu się oddajemy. Jako to takie wpłynięcie, jak gdyby zanurzenie się w tym doświadczeniu, doświadczenie tego w ogóle, ja tym, osobiście obserwowanie nawet, tego. Nawet nie mogę zarejestrować tego momentu, kiedy to się odbywa. Po prostu nagle cyk, właściwie już po wszystkim mogę tylko stwierdzić, że to się stało albo to się nie stało. To my tak ostatnio, jak robiliśmy odcinek o LSD i to określenie, że o ekstazie. Ekstaza na poziomie komórkowym, to zapraszamy. I mówiliśmy właśnie, że LSD jest jak joga umysłu i to określenie jest naprawdę przepięknie, jak gdyby obrazuje, czym jest LSD, bo możemy tak naprawdę trenować ten nasz umysł, zanurzając się w tym doświadczeniu, obserwując je, być obecnym w tym, co przeżywamy, jak gdyby dostroić się do tego doświadczenia, więc jest to przepiękne narzędzie, jak dla mnie i Piotr podziela chyba też. Tak, oczywiście. W
Ja odpowiedziałam też moje zdanie, że jest to pierwsze piękne narzędzie do jak gdyby tej jogi naszego umysłu. Tak, i jeszcze miałem powiedzieć, że właśnie, bo w tym odcinku chcemy odpowiedzieć, jaki jest sens umierania. No to ale jeszcze powiedzmy o umieraniu na... A ja wiem, tak, ale tu chciałem zamknąć tą kwestię LSD. Tak. Bo w przypadku LSD to jest po prostu rozmycie rzeczywistości, a to czy my to zinterpretujemy jako umieranie, czy nie, to już zależy od nas. Tak. Tutaj trenujemy ten umysł i to jest po prostu, to się zdarza zawsze, jest to naturalnym procesem. Przy dużych dawkach, tak, oczywiście. Tak, oczywiście, tak już mówiłem. To jest naturalnym procesem i tutaj jakby powiedzieć, no tutaj większego sensu chyba tego nie ma. Po prostu sensem jest, że się rozmywa rzeczywistość. Ale... zupełnie inne i tu się ciekawe rzeczy dopiero zaczynają. Zupełnie inaczej te śmierci wyglądają właśnie przy roślinach i grzybach. I teraz znowu, zanim przejdziemy do sensu, to jak można by je pokategoryzować? No tutaj wydaje mi się... Na wiele sposobów tutaj podejrzewam. Na wiele sposobów, bo jesteśmy też... Zanim zacznę powiedzieć, to jest to tak totalnie nieprzewidywalne i tutaj ta skala tego może być tak szeroka, że nawet my wymieniając w tej chwili jakąkolwiek, że chcemy to jakoś podzielić i pokazać, to zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to dużo, dużo więcej, bo rośliny i grzyby ten rodzaj śmierci bardzo dopasowują do nas. No tak, na tyle o tym, żebyśmy my byli świadomi, żebyśmy byli potrafią nas przekonać o tym, że to, czego doświadczamy, to jest realne i to się wydarzyło. No właśnie, i tutaj chciałem troszeczkę jednak to pokategoryzować. No tak. Rozumiem. No, że na przykład podczas właśnie mamy wolną śmierć czasami, bardzo wolną, bo to cała sesja to może być jeden wielki proces umierania zakończony. Tak, że jesteśmy świadomi, że umieramy. Śmiercią. Albo czasami, bo to też mówię ze swojego doświadczenia, jest to bardzo szybka śmierć, gdzie ta podróż się dzieje, coś tam się dzieje i nagle, no akurat pamiętam jedną konkretną moją taką śmierć, że i po prostu umarłem i zaraz wróciłem. Albo jest jeszcze taka... Do dnia dzisiejszego, nie wiem... No rozumiem. No, ale o no sensie tak, to już no tak, dalej. Bo jest jeszcze taka śmierć, którą... jesteś świadkiem swojego umierania, przechodzisz na drugą stronę i tam zostajesz. Właśnie to chciałem powiedzieć, że tutaj mówiłem o prędkości, wolna, szybka, a teraz świadoma śmierć i czasami nieświadoma, bo czasami na roślinach zdarza nam się to przejście na grzybach, przejście na drugą stronę, do innego świata, ale my nie utożsamiamy tego ze śmiercią, po prostu gdzieś byliśmy i wracamy. No tak, ale czasami... A czasami jesteśmy świadkami własnej śmierci. Musimy się pożegnać z tym. Tak, to właśnie ja byłam, to jest jedna ze śmierci, którą w swoim życiu przeżyłam. Przeżyłam, jak to ładnie brzmi. No tak, przeżyłam tak. Swoją własną śmierć na jednej z ceremonii, moich pierwszych ceremonii. To właśnie była śmierć, która była świadkiem swojej śmierci i też przejścia na tą drugą stronę i zostania tak naprawdę w tym miejscu, czyli tej wieczności. Z tą świadomością, że umarłam i że to jest śmierć. I że tak wygląda życie po śmierci. Tak, dokładnie. Ayahuasca i grzyby potrafią tą śmierć w taki sposób nam pokazać, że wszystko zależy od tego, ona może być też... Myślisz o tym, że zdarzało się, że rośliny pokazywały, że śmierć jest piękna i przechodzenie na drugą stronę nas nie przeraziło, tylko nas byliśmy jak gdyby w takim euforycznym stanie o tym, że byliśmy szczęśliwi, że umieramy? Wiesz, to jest ciekawe, to może jest bardziej taki przypadek, kiedy umieramy, ale nieświadomie, czyli przechodzimy po prostu na ale drugą chodziło, stronę. Ale mi chodziło o to, czy, rozumiem, czy taka świadomość. Świadomość, że umieram, jeżeli ktoś z was no właśnie, przyszedł ja nie mi w tej znam. Chwili ta myśl do głowy. Że o tym, miał czy, świadomość? Tak. Czy istnieje taka śmierć na roślinach i grzybach, że my doświadczamy tej śmierci, ta śmierć jest przyjemna, jest jak gdyby takim aktem miłości, że my przechodzimy na tą drugą stronę i umieramy. No, słuchaj, no ja umarłem 2,5 raza. Wiem, jak to śmiesznie brzmi, ja już wytłumaczam. Czyli 2 de facto razy na 2 doświadczeniach umarłem, tak, że byłem... Ja tutaj w ogóle nie mówię o LSD, w ogóle nie mówię o rozmywaniu, tylko o tych roślinach. My teraz mówimy o roślinach i grzybach. To 2 razy umarłem tak, że byłem w pełni świadomy, że umarłem. No nie miałem takiej sytuacji jak ty, żebym umarł i został tam jakoś bardzo długo. Po prostu zaraz wracałem.
Raz miałem pełną świadomość, jakby podczas umierania, to wręcz sobie powiedziałem, można przeklinać na YouTubie? Oczywiście. Można. Jeśli czujesz taką potrzebę, przecież musisz zaakcentować, w momencie, prawda? Gdy to nastąpiło, to tylko sobie powiedziałem do siebie, o kurwa, to już koniec. I zostałem w jakiejś takiej przestrzeni, bardzo krótko i zaraz jakby wróciłem, bardzo przerażony z tego, co się stało. Innym razem z kolei, a to po pierwsze to było na syrianru, przy użyciu syrianru, a później przy grzybie psylocybinowym, ten z miodem, kiedyś żeśmy też odcinek na ten temat robili, takie trudne to było doświadczenie. No ale tam umarłem tak po prostu, byłem w jakiejś podróży, nagle podniosłem głowę i takie poczułem, tak jakby w karku bym, ale to nie było w karku, tylko taki ruch zrobiłem i znowu, i miałem tylko taką myśl, o kurde, umarłem. I to zaraz po tym wróciłem. Szybka. Bardzo szybka i no właśnie, a te pół raza, że się tak wyrażę, no to prawie umarłem, to było moje pierwsze doświadczenie na ayahuasce, kiedy ayahuasca pozbawiła mnie sił witalnych absolutnie na ileś godzin. Ja byłem po prostu przekonany, że już się z tego nie wygrzebię, że to są już moje ostatnie minuty, godziny życia, że to już jest tylko kwestia czasu, że ja już nie wracam do domu z tego miejsca, z tej dżungli. No ale czas mijał i mijał i jakoś się wygrzebałem, przynajmniej świadomością z tego i nie umarłem. To jest też ciekawe, o co mówisz, o tym obserwowaniu swojego umierania, tego fizycznego. To jest coś, co... Ja tego nie przeżyłam, ale jak słyszę dookoła, to jest coś, co się po prostu... Nie wiem, czy często to jest dobre określenie, ale ma miejsce na zasadzie o tym, że rośliny, grzyby, ayahuasca często nas tak fizycznie jak gdyby daje nam to poczucie o tym, że my umieramy i możemy swoją taką bezwładność i obserwowanie tego umierania obserwować tak powoli, o tym, co się z nami dzieje, tak jak gdyby to przerażenie o tym, że moglibyśmy odejść, nikt nie jest w stanie nam pomóc, bo często w takich sytuacjach, jak na przykład miał Piotr, nie miał siły, żeby kogoś prosić o pomoc. I tu nie chodzi o to, że zawiodły osoby, które były opiekunami, to jest po prostu ten proces, który Piotr musiał przejść, żeby zostać uzdrowionym, żeby zostać w tym samemu i żeby przejść to swoje umieranie. Tak, no dziękuję, że podkreśliłaś, że to nie była wina nikogo tam z opiekunów. Tak. Po prostu tak miało być. Ja wiem, że tak miało być. To była lekcja dla mnie. Więc możemy powiedzieć o tym, że mamy takie te śmierci, które doświadczamy na roślinach i grzybach psychoaktywnych, to są taka śmierć, która jest szybka, jesteśmy świadkiem, jesteśmy świadkiem, że umieramy. Taka śmierć, której jesteśmy świadkiem, tak jak w moim przypadku, obserwujemy, że umieramy i przechodzimy na tą drugą stronę i zostajemy w tej wieczności, wieczności, która jest i tej śmierci, której ja zostałam, co było przerażające, bo to miejsce, do której zabrała mnie akurat ayahuasca, nie było ani piękne, ani ładne, tylko pełne bólu i takiego cierpienia. I ja w tym miejscu, które czułam, że jest śmiercią, jakkolwiek to brzmi, że miejsce nazywa się śmierć. Miejsce nazywa się śmierć, zostałam na wieczność. Na wieczność to też jest ciekawe w ogóle poczuć coś takiego jak na doświadczeniu psychodelicznym, jak wieczność, że się jest i że tam już nie ma drugich drzwi, że nie ma innego wyjścia. No i ta śmierć taka właśnie, którą się obserwuje, fizyczna, taka, która się jest świadomym, że się odchodzi. No i co, teraz my wierzymy głęboko, że ta śmierć serwowana nam ze strony roślin i grzybów no ma konkretny sens. Można powiedzieć, tylko że tak. Nie zawsze wiemy do końca jaki sens. Jedyne co, to możemy się domyślać. Dokładnie. I to jest jakby tutaj temat otwarty na dyskusję, tak więc... Jeżeli macie swoje własne przemyślenia to na ten bardzo temat, się nimi podzielcie, my się podzielimy właśnie swoimi. Jaki jest sens w ogóle w tym umieraniu? Ja tak myślałam o tym, przygotowując się do tego odcinka i wiele razy też z Piotrem na ten temat już rozmawialiśmy. Poruszając ten temat, to mam wrażenie, to tak bym określiła tą śmierć, że to jest
najlepszy nauczyciel, jakiego w swoim życiu spotkałam. A czego on uczy? Czy też to konkretne wydarzenie? Wiesz co, odpowiem na początku tak prosto, w życie. No tak, do bardzo, życia. Ale tak. Mam wrażenie o tym, że to jest taki najmocniejszy nauczyciel, bo nie ma nic innego w tym naszym świecie, tak bardzo się boimy śmierci. I ten nauczyciel śmierci nie jest łatwy, bo myślę o tym, że jakbyś zapytać się ludzi dookoła, kto chciałby doświadczyć śmierci, to nie znalazłabym takiej osoby. A zarazem to doświadczenie bycia blisko śmierci i przechodzenia tej śmierci, dotykania w ogóle tej śmierci, powoduje, że my zaczynamy przebudzać się do tego życia i doceniać to życie i czuć to życie. Chce nam się żyć. Jak gdyby, jeżeli dziś dotykamy tej śmierci, jak gdyby dotykamy tej granicy. I to widzisz, nie mówimy to teraz o tych doświadczeniach psychodelicznych, ale przecież ludzie, którzy są doświadczali tego choroby albo jakichś wypadków, którzy ocierali się o śmierć, oni często również jak gdyby przebudzają się do tego życia, chcą, jak gdyby zaczynają czuć je bardziej, chcą żyć pełniej życia, zaczynają się jak gdyby docierać do swojego środka i patrzeć, jakie to są te nasze pragnienia, co my tak naprawdę chcemy. I gdzieś to ta śmierć powoduje o tym, że my naprawdę zaczynamy, jeżeli mieliśmy to nasze życie było uśpione albo pełne cierpienia, albo jakichś smutków, to my zaczynamy, przebudzamy się do tego życia. To przebudzenie i otwarcie szeroko oczu i zobaczenia, że ten świat ma tak dużo nam do zaoferowania, a przede wszystkim zobaczenia tego naszego wnętrza, jakie ono jest piękne. Widzisz, to jest to ten nauczyciel, bardzo strogi, bardzo mocny i tak naprawdę nie chciałoby się do niego przyjść i powiedzieć o tym, żeby nas uczył. Wolimy wybierać łagodnych nauczycieli, takich, którzy nas głaszczą i mówią, że będzie wszystko dobrze. To jest taki mocny nauczyciel, ale czasami, kiedy jesteśmy w takim położeniu, kiedy nie potrafimy sobie już pomóc i właśnie zgubiliśmy gdzieś ten sens życia i ten smutek bardzo mocno wkradł się do naszego życia, to tak jak w przypadku ja z Piotrem, zdecydowaliśmy się właśnie na doświadczenia psychodeliczne, bo tak jak ty nawet powiedziałeś, bo usłyszałeś coś takiego, że to jest, ayahuasca często jest określana jako mała śmierć. Właśnie to mnie akurat jakoś zaprowadziło w ogóle do ayahuaski, ale to, co właśnie teraz wszystko powiedziałaś, że to przeżycie śmierci, nieważne w jakich okolicznościach, czy to będą psychodeliki, czy to będą właśnie wypadki, gdzieś czy się ktoś ociera o śmierć, uruchamia taki właśnie mechanizm. Mechanizm, który, jak się często mówi, żeby coś docenić, trzeba to stracić. I dlatego właśnie wybrałem Adama Mickiewicza, gdzie on właśnie pisze o utracie tej swojej Litwy, tej ojczyzny, ale jak mówi, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Czyli on utracił i jak dalej tam pisze, dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Utracił to, więc docenił, co utracił. I przeżycie własnej śmierci, jednym z celów jest, tak się domyślamy, po to, żeby właśnie docenić życie. Czyli je utracić, czyli umrzeć, przeżyć i wtedy wejść znowu w to życie od nowa. No i to uważam, że jest jeden właśnie z takich, z jednych powodów, dla którego to przeżywamy, czyli to jest ta część naszego, jak to mówiłeś, przebudzenia, czy też uzdrowienia, no bo bardzo często tak jest, że ktoś, kto przychodzi na ceremonię, czy spotyka się tutaj z grzybem, z ayahuaską, z Serian Ru, no mają duże problemy. Problemy, gdzie jak zapytasz tą osobę przed, no to powie, że życie ma przerąbane, no bo wszystko jest nie tak. Przeżyje to doświadczenie i tutaj oczywiście nie mówię, że zawsze jest ta śmierć, ale jeżeli jest ta śmierć i doceni to, że przeżył, że jest. I nagle to życie pełne problemów, nagle widzi, jak jest wdzięczny w ogóle, czasami nawet że za te to, problemy że są, za bo, to, że przeżywa. Bo to uczucie bycia umarłym często mu też takie towarzyszy, taki właśnie brak odczuwania. I to jest chyba najgorsza rzecz,
Czyli znaczy brak odczuwania, czyli będąc w tym stanie śmierci, powiedzmy, czy na krótko, czy na długo, gdzieś często to poczucie jest takiego no nieistnienia, a to się łączy z tym, że nie odczuwamy. I teraz wracając, możemy nawet docenić te przykre rzeczy, które gdzieś nam się w życiu zdarzyły, prawda? Bo wdzięczni, że w ogóle je czujemy. Czy odczuwanie smutku, strachu, cokolwiek tam jest, jest dużo, dużo lepsze niż niebycie w ogóle. Dokładnie. I tutaj jest bardzo taki, uważam, ten terapeutyczny sens tych śmierci. Ja jeszcze tak teraz mi przyszło do głowy, bo ja jak przeżywałam tą jedną, kilka tych swoich śmierci, w szczególności tych pierwszych, te moje pierwsze doświadczenia, to miałam poczucie o tym, że umiera gdzieś ta właśnie moja stara tożsamość. A to jest właśnie drugi coś, powód, co tak na, coś tak naprawdę, co przez te swoje 40 parę lat usłyszałam na swój temat, to, co ktoś mi powiedział, te wszystkie swoje zranienia, cały ten ból, to moje wyobrażenie na swój temat, które było niefajne, to takie spojrzenie takie z pogardą, z brakiem miłości i czułam, jak ta moja stara tożsamość, którą też musiałam zobaczyć, dotknąć i przeżyć, umierała. I zaczęła się rodzić coś, co właśnie ta śmierć przebudza nas, że ja już jestem tak doskonała i że to wszystko, co mam w sobie, jest takie, jakie powinno być. Czyli ja nie muszę nigdzie szukać tak naprawdę, bo wszystko, czego potrzebuję, jest we mnie. I to jest jedna z takich piękniejszych lekcji takiego, można powiedzieć, umierania i odradzania się, że umiera gdzieś ta nasza stara tożsamość i taka to coś, co jak gdyby społeczeństwo nałożyło na nas, często bolesne i trudne, a odradza się jak gdyby to czucie, że wszystko, co mamy w sobie, jest po prostu piękne. I my nie musimy wcale jacyś być, my już u podstawy jesteśmy po prostu piękni, wystarczający. Ta cała, ja miałam takie poczucie, że ta cała właśnie mądrość wszechświata, ona jest w nas, jest we mnie, w Piotrze, w nas wszystkich. To wszystko jest w nas, jest ona po prostu zapisana w nas, u nas w środku, więc my po prostu jedynie co mamy zrobić, to po prostu spojrzeć do środka i dostrzec, jacy jesteśmy niezwykli. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o człowieku, ale również po prostu o wszystkich istotach na Ziemi, których niekoniecznie zawsze rozumiemy i może niekoniecznie jesteśmy w stanie ze wszystkim się skomunikować tak, jakbyśmy tego pragnęli, ale ta cała mądrość wszechświata, ten organizm piękny, mądry i żywy, to wszystko jest w nas. Czyli taka symboliczna śmierć, czyli jak to się mówi, żeby coś mogło się narodzić, to coś musi umrzeć. Niekoniecznie przeżywanie, ale zamknięcie pewnego etapu i otworzenie nowego etapu, tak, prawda? Tak, dokładnie. Ta śmierć jest też właśnie takim, że jesteśmy w stanie otworzyć trochę szerzej oczy, bo mam wrażenie o tym, że odpowiedzi, tak jak często Piotr mówimy o tym, odpowiedzi są dookoła nas, a my po prostu tego nie widzimy. I ta śmierć powoduje u nas taki wstrząs, taki duży wstrząs, że my raptem, tak jakbyśmy dostrzegali żywiej kolory, dostrzegali więcej rzeczy dookoła, jak gdyby bardziej smakowali tych rzeczy, tak jakby wcześniej te rzeczy zostały przykryte, a to doświadczenie, które powoduje u nas taki wstrząs, przerażenie, powoduje o tym, że więcej rzeczy też dostrzegamy. Ale co też jest piękne w tym umieraniu i doświadczaniu tego, że to jesteśmy w stanie to przenieść na nasze takie życie codzienne, bo my każdego dnia stykamy się z małymi lub dużymi śmierciami. Każdego dnia nasz cały, jak gdyby ten wszechświat opiera się na tym, że nic nie trwa wiecznie i my mamy świadomość tego, że każdą rzecz, którą dotykamy w naszym życiu, każde zdarzenie, każda obecność danej osoby może, ale nie musi być na wieczność. I tak jest odnośnie, nie wiem, naszej pracy, relacji, wszystkiego, co mamy dookoła i ta śmierć też nas uczy tego, żebyśmy ze świadomością, że tak jest i takie jest prawo natury, że to wszystko ma swój początek i ma swój koniec tutaj w tym naszym ziemskim świecie, że uczymy się takiego większego zaufania, że i też
umiejętności odpuszczania, akceptowania, że niektóre rzeczy się po prostu rozpuszczają, z zaufaniem, że pojawiają się następne. Tak jest. A ja mam jeszcze jeden sens umierania. I ten sens, tak myślę, że czasami umieramy po to, chociaż temu te rzeczy mogą być połączone, nie? Że jedna śmierć może oznaczać wiele rzeczy, wszystko to, co do tej pory powiedzieli, ale ten kolejny sens, to mam wrażenie, że ta śmierć jest po to czasami, te rośliny, grzyby chcą nas wystraszyć. Chcą nam wystraszyć, żebyśmy my po nie nie sięgali znowu, lekko. Jesteśmy świadkami, no już tutaj tak długo jak się zajmujemy psychodelikami, z rozmowami z wielu osób, że czasami ludzie mają pierwsze doświadczenie łagodne, drugie łagodne i tak wchodzą z coraz większą odwagą i luz, aż w pewnym momencie tak dostają po piętach i właśnie jednym z tych jest przeżycie własnej śmierci, które ich tak wystrasza, że gdzieś im tam się zapala światełko w głowie, hej, ja nie sięgnę już znowu po tą grzyby, ajołaskę czy coś, jak już naprawdę nie będę musiał, bo ja nie chcę tego przechodzić, tego koszmaru. I to nawet właściwie nie jest tylko śmierć, którą nam fundują rośliny i grzyby, żeby są nas... To również trudne, ale czasami trudne po prostu doświadczenia są tak trudne, że już nie decydujemy się po raz kolejny chwycić za to. I z jakiegoś powodu chciałbym to tu przytoczyć, bo chodzi o Biblię. Dla mnie Biblia, tak jak im dłużej jesteśmy z psychodelikami, a zostaliśmy wychowani w wierze katolickiej, czyli gdzieś tam te wszystkie hasła się, no wiesz, między nami przewijały, no to tam jest właśnie też taki... Aha, no i teraz, no to ja widzę, że coraz bardziej widzę, że Biblia to jest po prostu taka księga nauk po doświadczeniach psychodelicznych, tylko że cała ta informacja o psychodelikach, o roślinach została stamtąd wycięta, że się tak wyrażę, ocenzurowana, ale te wiadomości, które tam są, to są, myślę, no wypisz, wymaluj, nie wiem, no pasuje do grzyba czasami, albo ten. I w Biblii, w księdze, zresztą tak, jest drugie przykazanie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. I teraz brał, to znowu będzie podlega, zresztą jest kilka wersji w ogóle tego, no jakiejś, jak to się nazywa, to podlega pewnej interpretacji, ale być może chodzi, żeby nie sięgać po ten sakrament nadaremno, czyli bo tak po prostu. Tak, jak my często mówimy o tym, przygotujmy się dobrze do tego doświadczenia, podejdźmy do niego poważnie, dajmy mu taki nasze serce, dobrze się przygotujmy, żeby to nie było właśnie nadaremne, żeby to nie było byle jak, żebyśmy mieli też świadomość, dlaczego to robimy. No, piękny cytat, fajnie, że o tym wspomniałeś. Wiesz, ale ten cytat to jest drugie przykazanie. To już chyba ułożył nam Kościół, władza kościelna, ale generalnie to wychodzi z Księgi Wyjścia i tam jest napisane jakby ten, pełna wersja tego. To jest, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pan nie pozostawi bezkarnie tego. No właśnie, to, ale czcze rzeczy to są takie... Byle jakie rzeczy. Bez powodu, zwykłe. My też nie bez powodu o tym mówimy, bo to nie jest tak o tym, że my to po prostu usłyszeliśmy. Usłyszeliśmy nas, mnie, Piotra też, rośliny nauczyły tego, że przychodząc do niego, jakby to określić tak, byle jak, to byle jak, kiedy słowo przychodzi, to one też potrafią to też nie, pokarać nas za pokarać. To, zezłościć się, pokazać o tym, że hej, dlaczego ty tutaj przychodzisz, czy chcesz. I to nie chodzi o to, że my musimy zawsze mieć jakiś problem duży i wielki, my możemy wejść też również z ogromną ciekawością i takim ciekawością po prostu, żeby poznać
te niezwykłe rośliny i grzyby, które rosną tutaj na naszej planecie, ale ten szacunek, o którym często mówimy, i to podejście takie, żeby włożyć to serce, żeby zrobić to najpiękniej, jak potrafimy, w szczególności tak wewnętrznie się do tego doświadczenia przygotować, jest niezwykły i wtedy one potrafią nam też bardzo dużo ofiarować, jeżeli ta nasza intencja będzie po prostu szczera. Ja chciałabym jeszcze wrócić bo do określenia właśnie mała śmierć, i którą mówią też Shipibo właśnie o ayahuasce, między innymi, że ona jest małą śmiercią, ale również określają ją jako to jest ścieżka śmierci. I dlaczego o tym mówię? Bo kiedy my mówimy, że decydujemy się w ogóle na rośliny, na grzyby, na tą decyzję podjęcia, że idziemy na tą ceremonię, to musimy, jak gdyby musimy, nic nie musimy, ale z taką świadomością, że my możemy tam, czy jesteśmy gotowi na to, żeby coś stracić. Bo to jest jak gdyby ta śmierć i odrodzenie, które ma miejsce na doświadczeniach psychodelicznych, jest to ścieżka śmierci, bo my też oddajemy bardzo dużo różnych rzeczy. Te rzeczy, które nam nie służą, te rzeczy, które powodują nasze cierpienie. Czy czasami nie jesteśmy nawet świadomi, czy powoduje to u nas cierpienie. My byliśmy świadkiem i słyszeliśmy, gdzie pary przyjeżdżają na przykład na ceremonię między innymi ayahuaski, a później okazuje się, że po ceremonii ayahuaski żegnają się, ich się relacje rozpadają się. Czyli jest to ścieżka wielu śmierci. Tak, w sensie jest to ścieżka nie tylko naszej własnej, ale właśnie odłączania od swojego życia tego, co nam nie służy. To musi umrzeć, żeby coś mogło nowego. Pamiętasz, bo tak nas się nawet ktoś kiedy zapytał, że mamy dużo odwagi w sobie o tym, że jeździmy razem na ceremonię. Kto tak powiedział? Jak byliśmy w Peru, że jesteśmy razem, że idziemy razem na tą ceremonię. Bo ta właśnie to jest ta droga, ta ścieżka śmierci, jak nazywają to natywni ludzie z plemienia Shipi, bo to jest ta śmierć tych różnych rzeczy, które po prostu są, i czasami my bardzo mocno trzymamy się naszego świata, pomimo tego, że ono nas rani, nie potrafimy go puścić, bo się boimy, bo nie wiemy, co będzie dalej, i ta droga, ta właśnie ścieżka śmierci, to oddawanie, to przeżywanie tej śmierci uczy nas ogromnie zaufania, że po drugiej stronie tej śmierci jest odrodzenie, zaufanie do tego, że ten wszechświat nas prowadzi, że te rośliny, grzyby chcą dla naszego dobra, jeżeli nam coś odbierają, to nie dlatego, żeby nas pokarać, tylko dlatego, że po tej drugiej stronie może objawić nam się coś zupełnie innego, co jest w zgodzie z nami, to, co da nam pełnię, co da nam radość. I to nie znaczy o tym, że ta droga jest usłana różami, tylko jest to część tego takiego procesu, że te doświadczenia psychodeliczne, to dotykanie tej inteligencji natury, grzybów, roślin, ayahuaski, grzybów, w tym procesie jest to wpisane, można powiedzieć, w to, że my będziemy musieli coś oddać. Niekoniecznie będzie nam to na rękę. I niekoniecznie będzie to dla nas łatwe. Ja bym chciał troszeczkę naświetlić, przybliżyć, bo dobrze, że to w ogóle tutaj ten temat poruszyłaś, to, że my w dwójkę jeździmy. I faktycznie niektórym, jak to powiedziałaś, jak to, że w dwójkę, bo chciałem to wyjaśnić, że my mamy takie zaufanie do tych roślin i grzybów, że gdyby się okazało tak, że po jakimś doświadczeniu czy coś, no mielibyśmy się rozejść, to jakby my decydując się na tą ceremonię razem, my to już z góry akceptujemy. Co prawda, no wolelibyśmy, żeby tak się nie stało, ale jeżeli to się stanie, no to najwidoczniej dla naszego dobra. No. Dokładnie, też wiesz, to jest też tak o tym, że ufamy też. Ja często mówię o tym, jeżeli jest miłość, ona jest dobra i ona nas styka, to te rośliny, co często też się zdarza o tym, że przyjeżdżają pary, które mają konflikt ze sobą, a ayahuaska ich łączy.
ayahuasca pozwoli jej się uzdrowić. Tak. I to nie jest zero-jedynkowe, że nie pozwoli im się uzdrowić. I dlatego ja tak ogromną czuję o tym, że jeżeli mamy w sercu miłość do drugiej osoby i ta relacja ma szansę się uzdrowić, jest coś takiego, jak ta miłość, to rośliny potrafią rozplątać nasze te problemy, to rozmiękczyć to nasze ego, żebyśmy ponownie się mogli na siebie spojrzeć z tym miłością i zrozumieniem, czego też byliśmy właśnie świadkami tego takiego uzdrowienia relacji. Więc tutaj można powiedzieć o tym, otwieramy się na gotowość na wszystko. Tak jest. Że to się ma miejsce. Że jeżeli mamy się uleczyć, to coś musi umrzeć. Tak, tak, dokładnie. To może być nasza relacja, albo cokolwiek innego. Mm-hmm. Nasze zainteresowania stare, nasza stara praca musi umrzeć. Czasami ludzie wracają z doświadczeń i powiem, ja już wiem, że ja muszę to rzucić. Dokładnie. Nie dokładnie. Wiem, co będzie dalej, ale ja muszę się pożegnać z tym, co mi nie służy. To są te śmierci rzeczy. Często jeszcze wtedy nie wiemy, co mamy zrobić. Niektórzy twierdzą o tym, że to są szybkie decyzje i powinniśmy poczekać tak naprawdę, poczekać jak gdyby z realizacją. Ale ja też ogromnie wierzę w tą taką, to do czego przebudzają właśnie nas te doświadczenia, ta śmierć, do naszej mądrości w środku, do naszej intuicji, do takiego naszego czucia i tej takiej sprawczości, że my czujemy i wiemy, co my chcemy zrobić. My czujemy w końcu, można powiedzieć, w końcu czujemy, że co jest nasze, że to nie jest, w końcu widzimy o tym, że bardzo dużo rzeczy na przykład zostało nam narzuconych przez społeczeństwo, przez rodzinę, przez bliskich, przez znajomych i w końcu dogrzebujemy się do tego naszego wnętrza, do tej naszej mądrości, którą każdy ma w sobie, do tej naszej intuicji i ona mówi nam, musisz zmienić pracę, jeszcze nie wiem, co mam robić, ale wiem, że muszę to zrobić i to czucie jest bardzo mocne i takie, że my wiemy. Dlatego to przepiękne jest to właśnie to takie przebudzenie do tego naszego czucia, do tej naszej intuicji, że my w końcu zdajemy sobie sprawę, że my nie jesteśmy ani tym wszystkim, co nam ludzie powiedzieli o nas i też nie jesteśmy naszą myślami, które mamy w głowie. My po prostu jesteśmy tą świadomością, która jest bardzo mądra, która nas po prostu kieruje. Ale chciałbym użyć tego przykładu, co powiedział. Weźmy tą pracę na przykład. To może być cokolwiek. Dostajemy informację, że musimy się z nią rozstać, bo nam nie służy. I to, co ty powiedziałaś, że niektórzy mają taką opinię, że po doświadczeniach psychodelicznych zbyt szybko decyzje, ale chodzi mi o to, że tutaj jesteśmy właśnie świadkami, bo teraz tak, dostać informację od roślin, że coś trzeba zakończyć, że coś musi umrzeć, to jest jedno. Ale to jeszcze nie załatwia sprawy, bo później to od nas zależy, że my musimy wykonać tą pracę, jak to my mówimy, ale praca polega na znalezieniu tej odwagi i żeby to zrobić. I zrobić to czasami nie mając planu B, tak, nie wiedząc, co będzie dalej. I to jest ta cała lekcja, co też nas uczą rośliny, w zaufaniu. W zaufaniu do tej opieki, do tej rzeczywistości. I no, znowu jesteśmy tutaj najlepszymi przykładami, bo gdzieś takie rzeczy porobiliśmy, i czasami nie mając planu B, rozstajemy się z czymś, ale zaufaliśmy. Mieliśmy bardzo mocne poczucie. I czasami ta odpowiedź też tak szybko nie nadchodzi, ale gdzieś tkwimy w tym, bo ufamy, że to jest nasza droga i później prezent od Wszechświata wykonaną pracę. Tak, tak, tylko fajnie też o tym powiedzieć, o tym, że ten prezent od Wszechświata nie zawsze jest od razu. No właśnie to już powiedziałem, jesteśmy pogubieni, kwestionujemy w ogóle decyzję, którą podjęliśmy, nie wiemy, gdzie nas to zaprowadzi, ale to jest ta lekcja. I trzymam kciuki, będzie dobrze, ale trzeba w to uwierzyć. To jest ten element tworzenia, kreowania świata przez nas samych. Zaufanie, jeżeli to jest zgodne z nami i my ufamy, to się stanie. Tak, dokładnie. W jakiej dokładnie formie?
To też niekoniecznie wiemy, ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Ja więcej powodów śmierci nie mam. Masz coś, czy takiego sensu? Nie, chyba już nie, chyba nie. Patrzę o tym, czy mam te swoje notateczki, żeby mi coś nie umknęło, z czym chciałabym się podzielić, ale to chyba powiedzieliśmy wszystko. Znaczy wszystko. Tak, znaczy wszystko to, co nam przyszło. To są nasze spostrzeżenia na podstawie naszych doświadczeń i naszych, można powiedzieć, wieloletnich przemyśleń, bo to nie jest tak, że myśmy się teraz tylko zaczęli nad tym zastanawiać. My po prostu między sobą dyskutujemy o tym znaczeniu śmierci już wiele lat. Ale teraz nam się jakoś tak zebrało, żeby po prostu poruszyć ten temat. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, waszymi doświadczeniami, jak wy to widzicie, jak wy to czujecie, jak wy to przeżywaliście, czego was te doświadczenia też nauczyły, do czego was przebudziły, co wam pokazały. Wasze doświadczenia i wasze to spojrzenie jest bardzo cenne dla nas wszystkich. Bo my mamy tylko nasze, a zawsze następne. No nasze i ludzi, których spotkaliśmy. Tak, ale mówię nasze, że to jest moje. A ile ich nas jest na świecie, tyle mamy tak naprawdę tych czuć, obserwacji i takich tych doświadczeń, więc każde wasze słowo jest drogocenne, więc warto się tymi waszymi, tą waszą mądrością, którą macie w sobie, dzielić, bo ona nas po prostu nawzajem wszystkich uczy, więc jest takim naszym drogocennym skarbem, którym warto się dzielić. I tymi słowami będziemy kończyć. No cóż, pozostajmy w kontakcie, zapraszamy do dalszego oglądania. No i widzimy się zaraz po filmie w komentarzach. Cześć. Dziękujemy. Cześć. Cześć.